Każdego roku, każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia, a nawet w każdej godzinie ktoś gdzieś kradnie twoje dane. Informacje o tym, jak masz na imię, czasem jaki masz numer telefonu, czy nawet gdzie mieszkasz. Czasem jaki masz numer PESEL i jakie masz hasło do Messengera, gdzie zawarta jest cała historia twojego życia w różnych czatach. I właśnie w tym filmie opowiem wam o największych tego typu wyciekach w historii. Jak te dane mogą być wykorzystywane przez domorosłych hakerów. I gdzie te wasze dane możecie sprawdzić i dowiedzieć się, czy nikt ich na pewno nie ma. Postaram się wam również doradzić, jak chronić się przed takimi atakami i ogólnie zapobiegać tego typu nieprzyjemnym sytuacjom. W każdym razie zapraszam do oglądania. Sponsorem tego filmu jest ProtonVPN. Jest to dla mnie niezmierny zaszczyt, że mogę reklamować wam ich usługi. ProtonVPN większość swoich użytkowników pozyskał organicznie, a reklam ich usług jest w internecie stosunkowo niewiele. Bo najczęściej te usługi nie potrzebują reklam. Historia i szczegóły tej firmy mówią same za siebie. Proton to firma założona w 2014 roku w Szwajcarii przez grupę naukowców z CERN. Tak, z tego CERN, z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. Usługi Proton od samego początku były skupione na prywatności. Stąd też decyzja o prowadzeniu firmy w Szwajcarii ze względu na tamtejsze ścisłe prawa związane z prywatnością. A do czego tak właściwie może wam się przydać VPN? Przede wszystkim, żeby w pełni prywatnie móc korzystać z internetu, tak żeby nikt inny prócz was nie mógł wiedzieć, co robicie. We współczesnym świecie jest to szczególnie ważne, bo wasze dane, informacje o was mogą znaleźć się nie tylko w rękach wielkich korporacji, które chcą wam coś sprzedać, ale te dane mogą też się znaleźć w rękach obcych wywiadów, obcych państw. A czym tak właściwie ProtonVPN różni się od innych VPN-ów? ProtonVPN jest szybszy niż konkurencja. Poprzez szybsze transfery danych i poprzez specjalną technologię przyspieszającą dalekie transfery. ProtonVPN nie zbiera waszych danych, co zostało wielokrotnie potwierdzone przez niezależnych ekspertów, więc jeśli jakieś służby, obcego wywiadu na przykład, poproszą ProtonVPN o informacje dotyczące tego, co robiliście w internecie, oni nawet nie mają im czego zwracać. Kod źródłowy wszelkich aplikacji Proton jest otwarty i był wielokrotnie sprawdzany, oceniany przez niezależnych ekspertów do spraw cyberbezpieczeństwa, których audyty, raporty możecie przeczytać. Także jeszcze raz dzięki Proton za kontakt. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Przejdźmy do rzeczy. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat historii, od kiedy mamy dostęp do internetu, do cyfrowych treści, bo tak, będę mówił tutaj głównie o wyciekach danych cyfrowych, z wyciekami mieliśmy do czynienia wyjątkowo często. Wciąż mamy z tym do czynienia i będzie tego wyłącznie coraz więcej. Spośród naprawdę dużej ilości wycieków rozróżniłem te największe i najbardziej znaczące i ułożyłem je tutaj w kolejności chronologicznej od początku lat 2000 aż do dzisiaj. Także przejdźmy do rzeczy. W 2004 roku inżynier oprogramowania firmy AOL, czyli America Online, czyli dostawcy usług internetowych w Ameryce, został aresztowany w związku z udostępnieniem stronie trzeciej komuś obcemu listy użytkowników i ich danych serwisów firmy. Lista ta najpierw trafiła do człowieka, który z jej pomocą próbował wypromować swoją nielegalną stronę z hazardem online, a następnie sprzedał ją innym spamerom za $52,000. Pracownik AOL został prawie natychmiast zwolniony, a nad mężczyznami zaangażowanymi w sprawę wisiało widmo wyroku do 5 lat pozbawienia wolności i $250,000 kary. W 2007 roku hakerzy wykorzystali słabe zabezpieczenia sieci Wi-Fi, aby włamać się do sieci firmy TGX Companies, właściciela TK Maxx. Wyciek umożliwił kradzież danych ponad 45 milionów użytkowników z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Hakerzy wykorzystali antenę teleskopową i laptopa, aby przechwytywać dane przesyłane pomiędzy urządzeniami w sklepie, a centralnymi bazami danych firmy. Słabo zabezpieczona sieć Wi-Fi używała szyfrowania web, które mogło być złamane w kilka sekund. Po uzyskaniu dostępu przestępcy mogli śledzić niezaszyfrowane dane przesyłane do banków, co pozwoliło im na masową kradzież numerów kart kredytowych i innych danych osobowych, zawartych w ponad 100 dużych plikach, które wykradziono. Dane te pochodziły z 18-miesięcznego okresu działań korporacji przed wyciekiem. W 2009 roku firma specjalizująca się w przetwarzaniu płatności, Heartland, padła ofiarą bardzo poważnego ataku hakerskiego. Hakerzy wykorzystali lukę w zabezpieczeniach i zainstalowali złośliwe oprogramowanie w systemach firmy. W wyniku tego ataku wykradziono dane ponad 130 milionów użytkowników, w tym numery kart kredytowych, nazwiska posiadaczy kart, daty ważności oraz ich kody zabezpieczające. Incydent ten spowodował rzecz jasna ogromne straty finansowe dla Heartland. Firma musiała przeprowadzić szereg działań naprawczych, w tym wdrożenie szyfrowania danych kart płatniczych od momentu ich odczytu do zakończenia procesu płatności. Heartland również ulepszył wewnętrzne procedury bezpieczeństwa oraz współpracował z ekspertami do spraw cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec przyszłym atakom.
kwietniu 2011 roku doszło do wycieku danych, który dotknął PlayStation Network i inne usługi Sony. W wyniku zewnętrznej ingerencji dane osobiste ponad 77 milionów użytkowników znalazły się w rękach strony trzeciej. Incydent zaczął się 17 kwietnia 2011 roku, a cała sieć PlayStation Network została wyłączona 20 kwietnia 2011. Sony poinformowało, że naprawa i wzmocnienie infrastruktury sieciowej były czasochłonne, ale konieczne do zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa. Firma ogłosiła potem program Welcome Back, oferując rekompensaty dla użytkowników, takie jak darmowe gry i usługi subskrypcyjne. W wyniku ataku informacje o ponad 12 tysiącach numerów kart kredytowych zostały potencjalnie ujawnione, choć Sony tłumaczyło, że były one zaszyfrowane. I ogólnie nie było to pewne, że dane te znalazły się w czyichś rękach, ale warto było to przypuścić. Firma podjęła kroki w celu zwiększenia zabezpieczeń, w tym współpracę z firmami zewnętrznymi, i wprowadziła nowe procedury bezpieczeństwa. Sam koszt przerwy w działaniu PlayStation Network szacuje się na około 171 milionów dolarów. W 2014 roku serwis Yahoo doświadczył potężnego wycieku danych, kiedy to hakerzy uzyskali dostęp do informacji z ponad 500 000 kont użytkowników. Podejrzewa się, że atak był wynikiem działań hakera, który działał na zlecenie bliżej nieokreślonego obcego państwa. Wśród skradzionych danych znalazły się imiona, adresy e-mail, numery telefonów, daty urodzenia oraz zaszyfrowane hasła, a także pytania i odpowiedzi bezpieczeństwa. Yahoo później ujawniło, że był jednak jeszcze inny, wcześniejszy atak, który miał miejsce w sierpniu 2013 roku. Ten konkretny atak skutkował wyciekiem danych z ponad 1 000 000 kont użytkowników. Wcześniejszy incydent obejmował skradzione dane podobnego rodzaju co późniejszy wyciek z 2014 roku, więc uczyniło to sprawę jeszcze bardziej poważną i skomplikowaną. Incydenty te miały znaczący wpływ na reputację Yahoo, prowadząc do spadku wartości firmy i dodatkowych kosztów związanych z naprawą szkód i poprawą zabezpieczeń. W wyniku tych wycieków Yahoo musiało zmierzyć się z licznymi pozwami oraz nadzorami ze strony organów regulacyjnych. W październiku 2016 roku sieć firmy Friend Finder Network, operator serwisów takich jak Adult Friend Finder, czyli stron randkowych dla dorosłych, doświadczyła ogromnego wycieku danych, który dotknął ponad 412 milionów użytkowników. W wyniku ataku hakerzy uzyskali dostęp do danych zbieranych przez ponad 20 lat. Były to informacje z takich stron jak Adult Friend Finder, 369 milionów kont, Cams.com, 62 miliony kont, Penthouse.com, 7 milionów kont oraz kilku innych serwisów. Wykradzione dane obejmowały nazwy użytkowników, adresy e-mail, hasła, w wielu przypadkach przechowywane w postaci zwykłego tekstu lub przy użyciu słabego szyfrowania, adresy IP oraz informacje o zakupach. Co więcej, hakerzy uzyskali również dostęp do 15 milionów kont, które miały być usunięte, ale w rzeczywistości pozostały w bazie danych. Firma Friend Finder Networks potwierdziła, że otrzymała doniesienia o potencjalnych lukach bezpieczeństwa i podjęła kroki w celu ich naprawy, w tym współpracę z zewnętrznymi ekspertami do spraw cyberbezpieczeństwa. W sierpniu 2017 roku doszło do wycieku danych, kiedy to spambot o wdzięcznej nazwie Onliner ujawnił ponad 700 milionów adresów e-mail oraz haseł. Źródło danych wykorzystywanych przez spambota Onliner zostało odkryte przez francuskiego badacza cyberbezpieczeństwa znanego jako Benkow. Znalazł on po prostu otwarty i dostępny dla wszystkich w pełni publiczny serwer, na którym znajdowały się te dane. Dane wyciekły z powodu złej konfiguracji serwera. Nie był on zatem odpowiednio zabezpieczony. Wśród informacji, które wyciekły, znajdowały się dane z wcześniejszych wycieków, na przykład z LinkedIna, co oznaczało, że wiele haseł było łatwe do złamania ze względu na słabsze metody szyfrowania. W marcu 2018 roku doszło do wycieku danych z indyjskiej bazy biometrycznej Aadhaar. Wyciek ten ujawnił wrażliwe dane milionów obywateli. Dokładniej tak trochę ponad 1 000 000 000 obywateli. Według raportów wyciek ten miał wystąpić poprzez systemy państwowej firmy użyteczności publicznej. Skutkiem tego wycieku było ujawnienie nazwisk, unikalnych 12-cyfrowych numerów identyfikacyjnych oraz danych bankowych użytkowników Aadhaar. Zdaniem badacza bezpieczeństwa Karan Saini, dostęp do tych danych mógł uzyskać każdy, kto znał odpowiedni adres URL, który można było znaleźć w mniej niż 20 minut. Pomimo, że agencje rządowe były ostrzegane o luce bezpieczeństwa, odpowiednie kroki w celu jej naprawienia nie zostały nigdy podjęte. W odpowiedzi na te doniesienia Urząd Unikalnej Identyfikacji Indii, UIDAI, zaprzeczył istnieniu jakiemukolwiek wyciekowi danych i zagroził podjęciem kroków prawnych przeciwko serwisowi technologicznemu ZDNet za opublikowanie raportu. UIDAI twierdziło, że dane biometryczne są bezpieczne, ponieważ są przechowywane w odizolowanym systemie, który nie jest podłączony do internetu, a do ich odszyfrowania potrzebny byłby komputer o mocy obliczeniowej, której nie jesteśmy jeszcze w stanie osiągnąć. A i tak zajęłoby mu to czas równowartości wiekowi wszechświata.
maju 2018 roku Twitter pilnie zaapelował do wszystkich swoich 330 milionów użytkowników, aby zmienili hasła, bo znaleźli oni błąd, który sprawiał, że hasła były zapisywane w zwykłej tekstowej formie, zamiast takiej zaszyfrowanej, w której hasła są zapisywane w normalnej procedurze bezpieczeństwa. Choć Twitter zapewnił, że nie ma najmniejszych dowodów na to, że dane te były wykorzystywane w sposób nieuprawniony, rekomendacja zmiany haseł była działaniem prewencyjnym, mającym na celu zminimalizować wszelkie ryzyko. Problem został odkryty przez wewnętrzny zespół Twittera, który zauważył, że hasła były zapisywane w niezaszyfrowanej formie, zamiast być przechowywane w postaci zaszyfrowanych skrótów, co jest standardową praktyką bezpieczeństwa. Twitter niemalże natychmiast naprawił błąd i rozpoczął wewnętrzne śledztwo, które nie wykazało, aby hasła opuściły systemy firmy lub zostały wykorzystane w niewłaściwy sposób. Firma jednak zwróciła się do użytkowników z prośbą o zmianę tych danych oraz zastosowanie silnych, unikalnych haseł dla każdego konta, aby dodatkowo zabezpieczyć swoje informacje. Podkreślono również znaczenie korzystania z dwuetapowej weryfikacji jako dodatkowego środka ochrony. W maju 2019 roku Canva, popularna platforma do projektowania graficznego online, doświadczyła poważnego naruszenia bezpieczeństwa, narażając dane ponad 139 milionów użytkowników. W wyniku ataku hakerzy uzyskali dostęp do imion, nazwisk, adresów e-mail, zaszyfrowanych haseł, a nawet miejsc zamieszkania. Zespół bezpieczeństwa Canva szybko zidentyfikował naruszenie i podjął natychmiastowe działania w celu zabezpieczenia kont użytkowników oraz przeprowadzenia śledztwa. Firma zaleciła wszystkim użytkownikom zmianę haseł jako środek ostrożności oraz wdrożyła dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury. Włamanie zostało przypisane grupie hakerskiej znanej jako Gnostic Players. Canva skontaktowała się z użytkownikami, których dane mogły zostać naruszone, wysyłając im powiadomienia e-mail. Firma współpracowała również z organami ścigania, aby dokładniej zbadać incydent i zapobiec przyszłym atakom. W kwietniu 2021 roku odkryto wyciek danych na Facebooku, który dotyczył ponad 533 milionów użytkowników. Kiedy to te dane pojawiły się na sprzedaż na forum hakerskim? Dane obejmowały przede wszystkim numery telefonów, identyfikatory Facebooka, pełne imiona i nazwiska, lokalizacje, daty urodzenia, biografię oraz w niektórych przypadkach nawet adresy e-mail. Wyciek ten jest wynikiem luki zabezpieczeń, którą Facebook załatał w 2019 roku. Chociaż dane pochodzą sprzed kilku lat, mogą one być chętnie wykorzystywane przez cyberprzestępców do oszustw i prób wyłudzenia innych danych. W lipcu 2022 roku doszło do jednego z najpotężniejszych wycieków w historii, kiedy to dane ponad miliarda chińskich obywateli zostały wystawione na sprzedaż na Dark Webie. Wyciek pochodził z bazy danych policji w Szanghaju i były tam takie informacje jak numery telefonów komórkowych oraz szczegóły dotyczące przestępstw i przypadków związanych z obywatelami Chin. Haker używający pseudonimu ChinaDen zaoferował sprzedaż bazy danych za 10 bitcoinów, co w tamtym czasie odpowiadało około 200 tysiącom dolarów. Media takie jak Wall Street Journal były w stanie potwierdzić autentyczność części danych poprzez kontakt z osobami, których dane znalazły się w próbce wycieku. W wyniku incydentu chińskie władze zmierzyły się z ogromnym skandalem dotyczącym bezpieczeństwa danych, a serwis Bridge Forums, na którym te dane były na przecenie, zyskał na renomie i popularności. W sierpniu 2022 roku haker działający z Warszawy o pseudonimie Bjorka uzyskał dostęp do danych rejestracyjnych ponad 1,3 miliarda użytkowników kart SIM w Indonezji. Wyciek obejmował numery identyfikacyjne, numery telefonów, nazwiska użytkowników czy nazwy operatorów telekomunikacyjnych. Bjorka udostępnił próbki danych zawierające numery telefonów z 5 indonezyjskich operatorów, aby udowodnić autentyczność informacji. Incydent jest jednym z największych wycieków danych w historii zarówno świata, jak i Indonezji, i wywołał szeroką dyskusję na temat bezpieczeństwa danych w kraju. Indonezyjskie władze szybko zareagowały, tworząc specjalny zespół do spraw ochrony danych i tym samym przyspieszyły pracę nad ustawą o ochronie danych osobowych, wzorowaną na europejskim RODO. Bjorka, który twierdził, że działa znikąd indziej jak z Warszawy, zdobył poparcie części indonezyjskiej opinii publicznej, krytykując rząd za brak odpowiednich zabezpieczeń i podnosząc kwestię sprawiedliwości społecznej. I coś w tym jest. Jego radykalne działania w końcu skłoniły władze do wzmocnienia systemów bezpieczeństwa oraz bardziej zdecydowanych działań w zakresie ochrony danych obywateli. Jak już mówiłem, nasze dane i informacje mogą być wykradane praktycznie każdego dnia. I potem służą one różnym ludziom do różnych rzeczy. Jak widzieliście na przykładach, często te bazy danych są sprzedawane na różnych szemranych forach, w naszym zwyczajnym internecie czy na jakimś dark webie. Czasem takie dane mogą być sprzedawane bezpośrednio do zamawiającego dany wyciek. A czasem dane takie kupi jakiś losowy nastolatek na przecenie z takiego forum i potem zamówi ci 40 kosiarek z płatnością przy odbiorze. Jednak jak można spróbować się przed tym zabezpieczyć? Cóż, w tych czasach
czasach jest to bardzo trudne. Powiedziałbym, że nawet prawie niemożliwe. Prędzej czy później znajdziecie się w jakimś wycieku, jeśli w ogóle macie jakieś konta w internecie. Ale można próbować zapobiegać negatywnym skutkom takich incydentów. Przede wszystkim świadomość. Istnieje wiele stron, na których możecie sprawdzić, czy wasz adres e-mail, czy wasze hasło nie znajdują się w żadnej konkretnej wyciekniętej bazie danych. A jeśli już się znajdują, to w jakiej? Możecie to zrobić wpisując swoje dane na przykład na stronę Have I Been Owned. Jeśli znajdziecie coś niepokojącego, zmieńcie hasło. Ale ogólnie zmieniajcie swoje hasło jak najczęściej. Szczególnie jeśli używacie tego samego hasła od kilkunastu lat. Używanie usług takich jak ProtonVPN również może wam pomóc w ochronie swoich danych, przynajmniej tych lokalizacyjnych, jednak jeśli nie będziecie zmieniać haseł, to nawet to nie pomoże. Ale Proton ma też w swoich usługach menadżer haseł, więc... Ej, no co? Są po prostu idealnym sponsorem do tego filmu. Wskazówek na temat ochrony danych jest oczywiście znacznie więcej i łatwo znajdziecie je w internecie. Ale to moje podstawy nad podstawy, które mogą wam wstępnie pomóc. Trzymajcie się w tym internecie. Dziękuję bardzo.